Cześć, tu Ernest! Przyszła pora na kolejną porcję ciekawostek w postaci większych czy mniejszych błędów w grze. W Fortnite gra to nas tyle osób, że nie ma chyba żadnych szans, żeby ktoś dostrzegał się jakiegoś nowego błędu w grze. Nieważne jak dobrą robotę wykonują deweloperzy Fortnite, to tak czy siak zawsze coś się znajdzie, nieważne jak bardzo skomplikowane jest wykonanie jakiegoś kluczowego triku. Na przykład taki, który pozwoli nam jeździć po wodach zabójczego oceanu w grze. Wystarczy, że przyczepicie się kulę jazdy do krawędzi wyspy, przy tym dokładnie wodospadzie. Teraz stopniowo schodźcie do dołu, aż do momentu, gdy usłyszycie i zauważycie pluśnięcie wody. To jest znak, że już możecie się puścić wyspy. Teraz, dopóki nie użyjecie turbo, nic was nie powstrzymuje od spokojnej przejażdżki po wodzie. Nie ma problemu też wrócić na wyspę, ale bądźcie ostrożni. Jak już jesteśmy w kule jeździe, to mam coś jeszcze dla tych, którym znudziła się już jazda po lądzie. Jeśli w odpowiedni sposób przytulicie się kulę jazdą do jednego z gorących wodospadów przy wulkanie, to zadziała na was mechanika odbijania się od lawy. Razy 100, a może nawet więcej. Temat błędu jazdu zakończymy tym, że pan pomidorek w pomidorowym przybytku kompletnie nie jest żadną przeszkodą dla naszego okrągłego pojazdu. Zobaczcie sami, kulojazd zdaje się ignorować jakiekolwiek kolizje tego obiektu na mapie, ale tak czy siak możemy go zniszczyć, niby uderzając w pana pomidorka. Dziwne. Teraz pokażę wam błąd, który z tych wszystkich najbardziej psuje zwykłą rozgrywkę. Czepiaki nie tak dawno wróciły do gry, a ze sobą przyniosły kolejny błąd na tę listę. Jak wiecie, bronie wybuchowe nie działają przez ściany, ale wyjątkowo, gdy przyczepimy czepiaka do jakiegoś innego gracza i ta osoba stanie przy ścianie, za którą stoimy, to ten czepiak także na nas zadziała. Działa to w różnych przypadkach, w których czepiak w tym samym miejscu, ale przypiąt do czegoś nieżywego, by nie zadziałał. Zobaczcie sami. Naszą listę zamkniemy jeszcze dziwniejszym błędem. Pewnie już nie raz na swojej własnej skórze przekonaliście się, że nie można budować nic obok struktur, których podstawa została zniszczona, czyli po prostu jak się kolapsuje. Jednak jest jeden błędny wyjątek. Jeśli ktoś lub wy sami zniszczycie sobie postawę na przykład wysokiej rampy i będziecie próbowali na zmianę postawić podłogę lub dowolną pułapkę, to za którymś razem postawi wam się lewitująca pułapka. To działa z dowolnym typem pułapki i co ciekawe, te lewitujące pułapki działają. Ten trik wymaga dobrego timingu i raczej wam się nie przyda. Ale jak już taką pułapkę postawicie, to już nie ma jej opcji zniszczyć. Ale można takie pułapki łączyć. Tutaj macie przykład zabójczego launchpada. W opisie tego filmiku macie też linki do postów oraz innych filmików, dzięki którym znam te glitche. Ale tak samo jak ostatnio, nie są to koniecznie źródła i profile znalazców tych błędów. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.